Czy kiedykolwiek została pani oszukana w takim sensie, że no moda to jest sztuka, ale moda to jest też wartość tych rzeczy, a nie zawsze ten przelew dochodzi ostatecznie? To jest bardzo różnie. Kiedyś... Bardzo różnie, to brzmi jakby tych przykładów było więcej niż jeden. Tak, natomiast co jest ciekawe, że ten pojedynczy człowiek zawsze postępuje honorowo. Zdarzyło mi się raz czy dwa, że jakaś gwiazda wypożyczyła sukienkę i ona została, ta sukienka u niej w szafie, a była wypożyczona. Ja chętnie oczywiście komuś coś podaruję, dlatego że wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jakaś gwiazda wypożycza sukienkę, to ona, ta sukienka może u niej zostać. Ale trzeba mi o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że nigdy w życiu nie sprzedam nikomu czegoś, co ktoś już nosił. I mi się wydaje, że mnie się też trochę ludzie boją. Niepotrzebnie, ale trzymają taki dystans często, więc starają się, żeby tak wszystko było okej. Ale bycie nie fair niesie ze sobą konsekwencje, jeżeli jest na przykład po prostu jakaś lista osób, z którymi pani już nie chce pracować? Tak, no oczywiście, no to jest normalne, że nie chcemy z jakimiś tam ludźmi pracować, to jest też, na przykład ja powiem, że ja rzadziej byłam oszukiwana przez same gwiazdy, ale zdarzało mi się, że byli styliści, którzy wypożyczali ubrania dla gwiazd, po czym nie nakładali tych ubrań na gwiazdy, a ja się dowiadywałam, wpadało mi w ręce zdjęcie z jakiejś imprezy, gdzie pani miała sukienkę moją, którą miała mieć gwiazda, wiem, że te osoby płaciły jakieś tam określone pieniądze styliście i on im dostarczał ten stylista te sukienki, te rzeczy od gwiazd. No i oczywiście potem z takim stylistą nie współpracujemy i w ogóle nie ma mowy. Natomiast zdarza się często, że na przykład agenci, mi się zdarzyło dwukrotnie na świecie, nie zapłacili poważnych pieniędzy za odebrane kolekcje i firma zginęła, tak? Czyli jakby raptem nie było od kogo ściągnąć. Pierwszy przelew poszedł, drugi przelew poszedł, jeszcze został trzeci przelew, jakaś tam trzecia płatność i ta trzecia płatność... Cisza. Cisza. Na szczęście te dwie, bo tak robimy, że nigdy nie wypuszczamy bez zaliczki, one w jakiś sposób pokrywają koszty produkcji.